No jalo. To będzie raczej jeden z tych odcineczków, w którym nie będzie się dużo działo. Z promotorem gadka, o czym on gada. Zjera ciekaw, Lexus to szarada. Wait a minute! Lexus jest w Fiszonie taki zły! Pod maską ukrywa moc i czar. W dzisiejszym odcinku pokażemy ci, że silni skarb! Wjeżdżamy, może sobie umyjemy falska efej, czy coś, bo jest fajna pogoda. Może się przejdziemy w sumie. Może bym ten mikrofonik wsadził pod maskę. Drugi bym wsadził do dupy gdzieś koło wydechu z tyłu. Nie wiem, zobaczymy po prostu. A jeszcze ten, jeszcze wymienimy sobie szybę. Bo normalnie się zrywa naklejki, nie? Normalnie się zrywa naklejki, ale Szumi mi wysłał szybę, żebym sobie zmienił szybę, bo mi szkoda naklejek. I let's go. Oryginalny, jeszcze nikogo tu nie było. Nikt jeszcze tego nie stargał. A dycik po kilku minutkach grzebania jest taki, że dom to się tak S wymienia, że po prostu masakra, bo tu odkręcać sobie śrubkę, za wam puszcza prowadnicę. Tu taką małą śrubeczkę i w sumie ona sobie wyskakuje. Tylko że z tym już jest gorzej, bo tu chyba trzeba cały mechanizm popuścić, bo z tej strony jakby puściło od strony prowadnicy, a z drugiej strony chyba trzyma to całe, więc jak ktoś to będzie kiedyś w życiu odkręcał, to chyba trzeba odkręcić. Teraz będę to sprawdzał właśnie. I mamy ten clean look, o który tak wszyscy prosili. Tegier, zrób clean look. No to zrobiłem. Fajnie? Fajnie. Już widzę, jak to tam wiedzie. Mhm. Ale tu jest... Dobra, ale jakby walić całe mycie, stwierdziłem, że skoro Sefura siedzi w końcu drugi dzień na polu i jest fajny zachodzik, na który może zdążę, albo może już nie zdążę i się wyrobię, to wezmę, nagram taki może po prostu, jakby to powiedzieć, taki update'ik, co do tej pory znowu było robione z ISM, z momentu, w którym teraz jestem, a jestem teraz w momencie takim, że muszę robić kilometry, żeby powiedzmy to docierać albo zacierać. No i co? Lecę na miejscówę.
Dobra, no więc to uważam, że miejscówka jest co najmniej średnia, żeby poogrywać sobie tu tą furkę i coś o niej powiedzieć. Dobra, zrobimy troszkę jaśniej, żeby się to potem dało jakoś ogarnąć. No i tak, gówno wygląda jak wygląda, nie zmieniło się z zewnątrz w ogóle, oprócz tego, że pozbyłem się w sumie loty i pozbyłem się naklejek. Złapaliśmy się na ostatnie promienie słońca, ale to nieważne. Dobra, zaraz to gówno troszkę się może ostudzi i zaraz tu nagramy parę słów o tym złomie. Kadr z dupy. Nieważne. Ważne jest to, że po prostu nikogo tu na razie nie ma i mogę spokojnie jakby o tym pogadać. Więc tamten silnik, który był, jest nadal, ale tak jak widzieliście pewnie, może mi się uda tu gdzieś wjebać przebitki. No niestety przy zdejmowaniu głowicy celem odprężenia jakże tego wspaniałego motoru, którym jest 1 GFE, okazało się, że po prostu no, cylindry powiedziały tak, jak tutaj widzicie, albo tak, tutaj widzicie na zdjęciu, albo gdzieś tutaj po prostu. I wszystko tam było troszkę powycierane. No więc decyzja padła taka, że po prostu bierzemy i rozwiercamy. Najfajniejszy moment, czyli docierańsko. Ogólnie ten silnik jest poskładany. Ma zrobioną tą pierdoloną, kurwa, odprężającą podkładeczkę. Ma pomalowaną na fioletowo pokrywę, co już, kurwa, jest czymś nieprawdopodobnie niespotykanym w tym samochodzie. Miało być ognie, ale to nie, to jeszcze nie teraz. No i jeżdżę tym na razie, strasznie mi się nie chce, bo ogólnie nie miałem tego auta pół roku i nie wiem, jak kurwa się tym jeździ. Nie, znaczy, fajnie, bo się to nawet trzyma kupy, tylko czasami wydaje mi się, że za bardzo się trzyma kupy. Robiłem sobie kilometrasy, więc specjalnie tu przyjechałem po to właśnie. I co? I kurwa, tyle. Miałem nawdupcać ujęć, jak ten piec był składany, więc może gdzieś jeszcze powrzucam jakieś przebitki. Ja sobie tam to pomalowałem to w sumie na czarno i więc sobie tam poczyściłem blok, bo generalnie tak gówno więcej wiem. Wygląda na to, że wszystko jest git i mam ochotę to działać. A jakie plany? Chyba kurwa na razie żadne, bo po prostu największym planem to jest kurwa zmienić teraz olej, dołożyć chłodnicę oleju i generalnie uporać się też z tym jebanym czujnikiem ciśnienia oleju z Ali, kurwa, bo strasznie daje w dupę. Pod machą na chwilę obecną wygląda to tak. Nie wygląda to za cudownie, bo mam po prostu planik, że będę się aku do bagażnika, pompę ABS-u wrzucę tam, trochę ogarnę te kable. No jest na pewno lepiej niż było, mogłoby być lepiej, no ale dobra, no naklejka mówi wszystko, nie? Na razie po prostu jeździć, docierać i śmigać tym na hamownię. Dobra, jako że już trochę pojeździłem, to dogrywam tu w sumie szybkiego overvoice'a. Podsumowując, silnik dostał kute korby, dostał nową pompę oleju, nową pompę wody, wiadomo, wszystko było poskładane na nowych tłokach, wszystkie nowe panewy i tak dalej. I teraz w sumie jest zjeżdżenie i docieranie tego. Tak, jest to zalane jakimś olejkiem do docierania. Mam tam zrobić około 1000 km i potem dorzucamy chłodnicę oleju. Wrzucamy, powiedzmy, docelowy olej, czyli chyba jakiegoś motulka 5W50, coś takiego. W sumie tak wcześniej to śmigało i podawało, więc raczej nie będę tu nic zmieniał. No i lecimy na hamownię. Sobie myślę, że będzie mnie na pewno ograniczała gdzieś pompa paliwa i wtryski, bo aktualnie są Baser X8. Ale myślę, że moce, które gdzieś tam chłopaki zawsze robili, w tym 1G, na stokowej korbie, powyżej 300 koni będą raczej na pewno osiągalne, patrząc na tą różnicę w grubości korby kutej, a w grubości korby zwykłej. No i nic, zrobiłem już trochę tym kilometrów, teraz w sumie trzeba klepać je dalej i wrzucę jakiś następny update'cik, a w następnym odcineczku może wleci coś z Arasową S13, bo coś tam było robione, ale
zbyt dużo się nagrało. Elo.